Dzień dobry, dzień dobry. Dawno nie było filmowania zza kółka, co? A dzisiaj był fajny dzień. Dzisiaj moja żona uratowała mnie z niezłego fuck-upu takiego zawodowego. Także fajnie. Fajnie mieć taką dobrą żonę. Nie weszło idealnie i może tak się to wtedy... Spoko. Cześć. Cześć. Trzeba dzisiaj premierę zrobić. Cześć. A no właśnie. Cześć. No opowiedz coś o sobie. Piję wodę. Paweł, opowiedz o tym, co jesz. Wiesz, kanapkę z camemberta. No to nawet nie kanapkę, bo kanapka musiałaby zabierać pieczywo, a nie jem pieczywa. W związku z czym miałem sam ser. Brawo. Nie tylko oczywiście. Czy na przykład opitoliłem wątróbkę. I była bardzo dobra, z cebulką. Chociaż to jest nie wege, to ja się nie zgadzam. Ja nie jestem wege. Jestem antywege. Ty jesteś wege? Ja piję wodę. Pijesz wodę, ale czy jesteś wege? Co ty, jem mięso w każdej postaci. Ale pijesz żywej wodę. Też. Żywe też. Koninę. Janek, czy jesteś weganinem? Weganinem nie. Nie jestem weganinem. A czy jesteś człowiekiem? Nie. Zbliża się przepiękna majówka pełna deszczu. No ja mam to gdzieś, bo nawet jak jest deszcz, to biegam i nawet jak jest deszcz, to wychodzę z domu. I moja rodzina robi tak samo, sobie chodzimy na spacery w deszczu i jest super. Nie ma złej pogody, są tylko złe ciuchy. Chciałbym z tobą dzisiaj porozmawiać o takim pewnym zdaniu, które jest często wykorzystywane przez różnych ludzi piszących albo mówiących o produktywności, o startupach. I to zdanie brzmi: done is better than perfect. Czyli zrobione, gotowe jest lepsze niż perfekcyjne. I o ile oczywiście część tego jest prawdziwa, czyli na pewno lepiej jest, tak jak o tym pisze Seth Godin w tej swojej książce Lynchpin, lepiej jest określić sobie datę, w której dostarczymy projekt i w tej dacie go dostarczyć, nawet jeżeli on nie będzie perfekcyjny, niż nie dostarczyć i czekać na to, aż on będzie perfekcyjny i pracować, dążyć do tej perfekcji, bo do tej perfekcji nigdy nie dojdziemy. Serdecznie mam dość produktów, które są wypuszczane do ludzi, sprzedawane są za konkretne pieniądze, podczas gdy nie są gotowe, nie zostały do końca przetestowane. Są czymś, co ja nazywam sprzedanymi betami, tak? Czyli sprzedana beta to jest coś takiego, to jest oprogramowanie w stadium beta, albo usługa, może to nie być software wcale, ale w stadium beta, nie przetestowane do końca, która jeszcze czasami gdzieś tam nie działa. Myślę, że stoimy u progu takich czasów, że sprzedawanie bety, czyli niegotowego produktu, już nie będzie możliwe, bo klienci nie będą tego akceptowali. Myślę, że za 4 lata nikt nie łyknie oprogramowania, które nie będzie dokładnie przetestowane pod kątem Customer User Experience. I oczywiście wiadomo, że w oprogramowaniu to zawsze będą bugi, wiadomo, że w procesie usługowym coś tam zawsze będzie nie działało. Ale 95% funkcjonalności produktu musi być
na wysokim poziomie. W sensie, będzie musiało być. Na razie to z tym jest różnie jeszcze. I bardzo się cieszę z tego, że tak w przyszłości będzie. Bo dzięki temu klienci będą trochę spokojniejsi. Także ja uważam, że sprzedawanie nie do końca funkcjonującego produktu jest strasznie słabe. Drodzy przedsiębiorcy, nadchodzą czasy prawdziwie przetestowanych, kompletnych produktów. Super!